Ważna dyskusja jeszcze głębsza niż to wszystko, co tu rozmawialiśmy. Ja oczywiście uważam się za bardzo głęboko wierzącego człowieka, tak to prawda. Ale jaki to jaki jest Bóg, jak to jest, ja nie wiem. Ja uważam, że to jest. Ja tylko rozumiem, ja zrozumiałem pewne rzeczy, zrozumiałem. Wiecie Państwo, że wiara to jest taką naszą też siłą. To jest coś takiego, że jak nie masz tej wiary, zobaczcie Państwo, jak patrzycie na Ja jestem fizykiem. Jestem fizykiem, więc w pewnym sensie dla mnie ważne jest doświadczenie, ważna jest rzeczywistość. Tak? Ja nie umiem tak, jak ja nie kończyłem historii jak Mateusz. Tak? Znaczy bardziej trzymają takie. Jak zobaczycie, nawet na, że my musimy w jakimś sensie wierzyć. Ale nawet powiedziałbym coś takiego, musimy wierzyć, zobaczcie Państwo, ta wiara jest tak do nas przypisana. Bo jak patrzysz na wszystkie poprzednie kultury, patrzysz na te kultury, które były przed nami, czyli te, które są wokół nas, tak? To właściwie pewnym wyjątkiem jest ta Europa Zachodnia, która się teraz, ale wszystkie kultury, które trwały, one w coś wierzyły. Wszystko jedno, w jakiego Boga, w jakim kształcie ta wiara była, jak prosta, ale w coś wierzymy. Mówią nawet, że przed ludzkim, przodkowie przed naszym gatunkiem, Neandertalczycy, że jak się, nie wiadomo, czy oni nawet mówili, bo tego nie wiemy, czy mieli tak pytanie ukształtowane, jak my, żeby mówili, tego do końca nie wiemy. Ale to, że wierzyli, to raczej wiemy, bo z pochówku, które się tam się odkrywa, pewna kultowość tam wynika tego układu ciała i tak dalej, tak? Więc wiara jest niejako, my ludzie jesteśmy do tej wiary niejako przypisani, tak? Tak trochę przypisani jesteśmy jak do powietrza. Bez powietrza giniemy, bez wiary też giniemy. To nie jest tak, że możemy sobie wybierać. To nie jest tak, no możesz sobie wybrać życie bez powietrza, no ale ile będziesz żył? 2 minuty, 4 minuty, no to zrozumieć tego, tak? No, ile możesz żyć? Tak samo jest z wiarą. Ja osobiście, jak ja nie wierzę, ja mogę dożyć 100 lat, mogę być ostatnim draniem i tak dalej, ale rozumiem, ja muszę czekać na telefon. No nie wiem, to jest nie takie dobre. Ale społeczność, kultura, która pozbawi się wiary, o tak bym chciał Państwu powiedzieć, tak? Ona jest skazana na upadek. Skazana jest najprawdopodobniej na upadek, na prawie doświadczalnie, bo te kultury, które nie wierzyły, to nawet nie zaznaczyliśmy się na mapie dzień, by się nie zaznaczyły. One śladu nawet po sobie nie zostawiły, tak? Więc nie możesz nie wierzyć, wydaje się. Więc ta wiara oczywiście, to nie jest tak, że ona jest raz na zawsze dana. Ja nie powiem, że wiem, jaki jest Bóg i jak to jest, prawda? Znaczy, ten Bóg to jest taka olbrzymia tajemnica, dużo większa tajemnica, może nawet większa tajemnica niż ja bym tak powiedział, proszę Państwa, no, może kogoś tutaj też tak nie chcę urazić nikogo, ale są różne mamy takie Wszystko, co my obserwujemy, cały ten świat, to jest obserwowany z naszego punktu widzenia. Jest taki antropocentryzm, taki ludzkocentryzm, że wszystko, co obserwujemy, tak, no i wiadomo, że ten świat ma różne przymioty, tak, że ja tu widzę Państwa ileś osób, tak, jest tu sala, rozmawiamy, jest ten dom, wszystko i tak dalej. To wszystko są jakieś przymioty tego świata. I tego, ten, na przykład, Bogu daje mi przymiot, że on jest jeden. No przecież to jest jakieś niepoważne. Liczbę przypisywać Bogu, rozumiecie Państwo, tak? Liczba to jest nasz atrybut. To jest nasz. Pani jest jedna, ja jestem jeden, tak? Ta sala jest jedna, czy ta Warszawa jest jedna, ta galaktyka jest jedna. Ale liczbę Bogu, no to nie o to chodzi. To jest nasz konstrukt. I bardzo istotny konstrukt, bardzo istotny. Może nawet przez Boga nam dany. Ale to dany tylko przez Boga, rozumiecie Państwo, tak? A nawet inny, jeszcze głębszy taki atrybut, tak? Istnienie. No wiadomo, że istnienie to jest coś, co jest zasadnicze, tak?
Jedni mówią, że Bóg istnieje, inni mówią, że Bóg nie istnieje. No ale ja się zapytam, to jest to jedni ludzie albo wierzą w to, no bo to nie o to chodzi. Bo Bóg jest poza, taki Bóg, którego naprawdę głęboko chcemy, żeby jakby tam sercem i duszą rozumieć, no to on jest jakby nawet, on ma być poza istnieniem i nieistnieniem. To jest coś więcej niż atrybut istnienia. Leibniz, wielki uczony, wielki twórca naszej cywilizacji europejskiej, napisał, dlaczego jest coś, a dlaczego nie ma nic. A księgi Upaniszady, znacie, to wiecie Państwo, to są takie takie księgi, święte księgi, starsze od naszego Starego Testamentu. O 1000 lat co najmniej starsze. Co najmniej o 1000 lat starsze od Starego Testamentu. Tam jak Księga Rodzaju zaczyna się na początku, Bóg stworzył niebo i ziemię, takimi słowami zaczyna, to wiecie Państwo, jakimi słowami zaczynają się Upaniszady? 1000 lat starsze od naszej cywilizacji, tak? Zaczynają się takimi słowami. Niebyt nie istniał wtedy, ani byt nie istniał. Rozumiecie Państwo, tak? Tak się zaczynają. Więc pytanie o wiarę to jest strasznie głębokie pytanie, ale to jest pytanie o kształt Boga, tak? Ja tego kształtu Boga nie umiem Panu powiedzieć, tak? Ale oczywiście rozumiem, że muszę w Niego wierzyć, z pokorą to rozumiem, tak? Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli tutaj, że to nie jest tak, że możesz, a w jakimś sensie wszyscy wierzymy, bo pewne takie, my jesteśmy ludźmi chrześcijaństwa w dużym stopniu. Mamy tą, to jest ta nakładka miłości, która weszła, ona nas głęboko określa, ta nakładka właśnie, bo to ta miłość nie tylko jest przykazaniem naszej wiary, tak? Ale ona jest również uosobieniem wiary, no bo Bóg jest miłością, czy Pan Jezus był miłością, oddając się na krzyżu za nasze grzechy, tak? Tak? Był miłością, tak? I to jest symbol. Już rzucimy, tak? Tak. No i teraz chcę tylko powiedzieć, że nawet jak ktoś jest niewierzący formalnie, no weźmy takiego sztandarowego ateistę, Janusza Palikota, tak? On nawet gdzieś tam na próbowaniu ludza tam małpować i uczynił jakieś swoje, że on jest nie, apostazja w Kościoła, że on chodzi od Kościoła. Chociaż był studentem kuru, to co inna rzecz, tak? Ale że on jest niewierzący. No ale jak się pana Palikota zapytać, a jak będzie o ciebie głodne dziecko, czy dasz mu kawałek chleba? To powie, no, panie Gornal, czy pan zwariował? Oczywiście, że mu dam. Prawda? Więc on jest, on wszystko jedno, czy mówimy, że wierzymy, czy nie wierzymy, to my, ludzie tej kultury, tej wielkiej cywilizacji chrześcijańskiej, potem europejskiej, pochrześcijańskiej, my jesteśmy przesiąknięci tym nakazem miłości. I to ten nakaz nas określa, to nas głęboko określa. Ja jestem dumny, że jestem dzieckiem tego nakazu, tak? Bo to są moi rodzice. To są głębsi moi rodzice, tak? Mój syn nie jest tylko moim synem. To nie jest tak tylko, że on jest moim synem. On jest synem właśnie tego, co tak samo jak ja. To tak samo on jest tym synem tej naszej wielkiej kultury, tak? Którą naszym zadaniem jest podnosić jeszcze wyżej, starać się lepiej zrozumieć, tą wiarę lepiej pojąć i tak dalej. To jest takie zadanie, które jest. Wiara to też nie jest tylko akt. Wiara to jest akt, który zawsze jest wyzwaniem, o tak powiedział, tak? Wiara to jest zawsze wyzwaniem. Panie marszałku, zdaje się, że... Przepraszam bardzo, że musimy już lecieć.